bardzo dużo uczniów ucieka z lekcji. Zapytamy, dlaczego to robią i gdzie można spędzić wagary w naszym mieście. Czym są wagary? Dzień dobry. Wagary? Nie wiem, nie chodzę. Ale czym są? Na pewno słyszałeś. Polegają na opuszczaniu szkoły, tak? Wagary to ucieczka od lekcji. Wagary, my nie wagarujemy. To nie wiemy, co to są wagary. Jest to opuszczenie szkoły w momencie, kiedy można tam iść, ale ktoś tego nie robi. I wtedy się mówi, że ktoś wagaruje. Wyjście ze szkoły jakby taka ucieczka, czyli coś nieplanowanego, czyli uciekamy i właściwie nikt o tym nie wie. To jest, kiedy powinniśmy być w szkole, a w tym czasie uczymy się po miejscu. Czas wolny dla ucznia. Pójście, tak, ze znajomymi. Gdzieś tam sobie nad rzekę na przykład, zamiast do szkoły. No ja bynajmniej tak robiłam. No to wtedy, kiedy uczeń idzie na lekcję, tylko idzie gdzieś w inną stronę, nie do szkoły. Wagary to jest coś zakazanego w szkole. To jest najfajniejszy czas, gdy się spędza poza szkołą. O, wagary? Nie wiem, ja już do szkoły nie chodzę, już nie pamiętam. Zrobienie się krótkich wakacji. Opuszczenie szkoły bez pozwolenia niczyj, rodziców i tak dalej. Wagary są czymś niedobrego dla dzieci. Ja uważam, bo jestem ojcem, w tej chwili jestem dziadkiem, no to ja na wagary bym nie pozwolił. A dlaczego się to robi? Jak jest sprawdzian, no to nie idziesz na sprawdzian. Żeby oceny nie dostać. No nie wiem, no może mają inne zajęcia, nie mają czasu, po prostu im się nie chce nauczyć. Powody mogą być różne, bo się nie chce, bo jest jakiś sprawdzian, kartkówka, jakieś pytanie. No na przykład, żeby nie pojawić się na jakichś lekcjach, których na przykład nie umiemy albo nie jesteśmy przygotowani na nie. Może taka trochę odskocznia od szkoły, tak, od tego natłoku zajęć. No i pewnie też taka luźniejsza atmosfera ze znajomymi, nie to co w szkole, no tak. Żeby odpocząć od szkoły albo do obowiązków? No nie wiem. Po prostu chcą odpocząć od szkoły, nie wiem. Albo czasami uciec przed jakimiś niewygodnymi odpowiedziami. Żeby się oderwać ze szkoły, mieć wolny czas. No a po co siedzieć w szkole? Jak na przykład w lato taka fajna pogoda? No żeby było ciekawie i żeby nie tracić czasu. No bo nie chce nam się coś zrobić, no na przykład iść na lekcje. Wychodzimy z założenia, że nam się nie opłaca w niej siedzieć. Ludzie uciekają z lekcji, jeśli boją się jakiegoś przedmiotu. Nie potrafią sobie z nim poradzić. No właśnie. Z różnych powodów, na przykład nie chce nam się siedzieć w szkole, lekcje nam się nie podobają, pani profesor nam się nie podoba. Nie nauczyły się jednego dnia czy tego, jakieś tam mają, no jakby powiedzieć, klasówki, nie klasówki, dlatego uciekają. Nie wiem, pewnie jest dużo fajniejszych rzeczy do robienia. Na przykład? Z autopsji do palenia papierosów i picie piwa. Gdzie uciekamy się raz? Najczęściej, jak jest ciepło, to do parku, no albo do domu, no, jeżeli mieszkają w Sieradzu. To nie wiem, każdy ma jakieś ustalone miejsce swoje. I gdzie uciekamy w Sieradzu najczęściej? Nie wiem, mamy średnie doświadczenie. Na przykład po mieście. Nie wiem, najbardziej to do kogoś chyba do domu. Gdzie można uciekać w Sieradzu? Ja tak nie bardzo stąd jestem, no ale no, galerii jest kilka dookoła. Na pewno gdzieś jest jakiś park albo coś, no, ewentualnie gdzieś na miasto. Myślę, że gdzieś tam nad rzeką, w parku, na jakimś tym starym miejscu na zamczysku. Nad rzeką. Jakbym chodził, to bym wiedział. Nie no, na rynek gdzieś, czy do znajomego, no. Ja do szkoły już nie chodzę ze 40 lat, to... Ale ja chodziłem na wagary, bo chodziłem też, ja nie mówię, że nie chodziłem, no to ja chodziłem do parku, nad rzekę. I co się robi najczęściej na wagarach? Cóż... Odpoczywa. Spotyka ze znajomymi. Chodzimy i patrzymy, czy nikt na przykład z rodziny nas nie widzi. Na pewno nie pije alkohol. No. Co robimy w tym czasie? Idziemy na miasto, oczywiście tutaj jeszcze razu nie ma ciekawej atrakcji, no bo nie ma na przykład kina. Ale zawsze to lepsze niż jedynka, prawda? No siedziało się, papierosy się paliło. Myślę, że próbuję dobrze się bawić i zapomnieć o szkole. I co na przykład robią w tym czasie? Co robią w tym czasie? Palą marihuanę, piją tak, piwo. Tak, uciekają do domu, kiedy rodzice są w pracy. Dokładnie, fałszują zwolnienia, ale to wiesz, ale to tylko ale słyszeliśmy to są, o tym. Słyszeliśmy no o takich rzeczach, to są ludzie, z którymi my nie utrzymujemy żadnych kontaktów. Dokładnie. To są wagary? Nie.
Ja skończyłem lekcję godzinę temu.